Ewangelia cały czas od nas wymaga tego, żebyśmy się odnawiali duchem w naszym myśleniu. Dzisiaj patrzymy na wydarzenie 6 dni przed Paschą Jezusa. Sytuacja jest coraz bardziej gęsta. Największy znak, jakiego Pan dokonał, jaki został opisany w Ewangelii Jana, jest już za nami, to wskrzeszenie Łazarza. Teraz on jest już świadom, że jego czas się dopełnia, że zbliża się moment jego odejścia, jego pogrzebu. Też pętla, którą zarzucają wszyscy ci, którzy chcą go wydać, którzy chcą go zgładzić, się zaciska. Judasz w sercu obmyśla zdradę, arcykapłani już się naradzają. Cały czas nabrzmiewa, aż dojdzie do kresu. I nagle w tym wszystkim uczta. Uczta pośród przyjaciół. Maria, Marta i Łazarz to przyjaciele Jezusa. Tak o nich czytamy w 11 rozdziale tejże Ewangelii. Uczta, podczas której dzieje się coś bardzo dziwnego. Oto kobieta, pewnie młodsza od Jezusa, przychodzi do jego stóp, jak ten leży za stołem, rozbija drogocenne naczynie, w którym jest jeszcze bardziej drogocenny olejek i namaszcza mu stopy. Żeby tego było mało, włosami wyciera te stopy. Warto sobie uświadomić wartość tego olejku. To jest powiedziane 300 denarów. Sporo. Roczna pensja robotnika. Sporo. Wobec tego ci, którzy to widzą, a pośród nich Judasz, złodziej, się oburza. Mówi, jak to? Co za marnotrawstwo? Jak tak można? Nie wypada. A Chrystus bierze Marię w obronę i mówi, zostaw ją. Dlaczego ją bierze w obronę wobec takiego marnotrawstwa? Dlatego, że jest Synem Bożym. I Jemu należna jest cześć najwyższa. Bez żadnych kompromisów. Najwyższa cześć. On nie jest najwyższą wartością. On jest tym, który ustanawia porządek wartości. On nie jest gdzieś na szczycie jakiejś drabiny, którą moglibyśmy sobie ułożyć z różnych wartości, jakie mamy w życiu. Z tych bardzo prozaicznych, z tych cenniejszych, z tych duchowych i wreszcie gdzieś na szczycie Pan Bóg. Nie, On jest tym, który ustanawia tę drabinę, tę hierarchię wartości. On nadaje wartość rzeczom, właściwą miarę rzeczy. Wobec tego Jemu najwyższa cześć się należy. On to wie. Judasz nie jest na to wrażliwy. Maria natomiast jest bardzo na to wrażliwa i postanowiła ten olejek nie tyle zmarnować, co wykorzystać na to, żeby uczcić nauczyciela i Pana, Syna Bożego, którego rozpoznała przy wskrzeszeniu swojego brata. Kiedy to czytałem dzisiaj, tak sobie myślałem, jak powiedzieć krótką homilię na ten temat, ona już powoli przestaje być krótka, to pomyślałem sobie, no jak to jest z tą czcią, którą Bogu oddajemy. Chociażby tutaj. Czy faktycznie wszystko to, co nas otacza, to, co przynosimy, jest najwyższej wartości, tak, żeby uczcić najbardziej tego, który ustanawia wartość? Czy w tej modlitwie, którą Panu Bogu zanosimy, faktycznie wywyższamy Go ponad wszystko? A w naszych miłościach i różnych pragnieniach, czy On stoi na szczycie, a nawet ponad tym szczytem? Czy raczej jest tak, że wybieramy Mu miejsce właściwe, takie, które nam się zdaje właściwe, które miałby zająć? Miejsce, które jest akceptowalne z naszego punktu widzenia. Zwykłem mówić, i to powtórzę, że Pan Bóg o tyle jest Bogiem, o ile my pozwalamy Mu być Bogiem. Jeśli On jest tym, który ustanawia wartości, tę hierarchię tego, co ważne i tego, co cenne, to też w naszym życiu trzeba by się przyjrzeć, kto tam ustanawia stopnie wartości, to, co jest cenne i to, co ważne. Są takie dziedziny naszego życia z pewnością, gdzie Pan Bóg faktycznie wysuwa się na czoło, a może nawet jest na przedzie. Ale są też takie dziedziny naszego życia z pewnością, gdzie Bóg zajął miejsce gdzieś w tle, gdzieś z boku, na pewno poniżej czegoś innego. I to jest rdzeń grzechu. Nie uczcić Boga we wszystkim, bo Jemu należny jest nie tylko ten olejek, ale to wszystko, co nas otacza, to, co stanowimy, to, co jest moje,
we wszystkim ma być tym, który jest ponad każdą z tych wartości. Jeśli tak kształtuję swoje życie, że wyznaczę mu miejsce niżej, to dopuszczam się tego, co nazywamy grzechem. Grzech to nie tylko i wyłącznie przekroczenie jakiegoś prawa. To przede wszystkim niedopuszczenie Boga do tego, żeby był tym, który rządzi, tym, który ustanawia porządek rzeczy, tym, który jest właściwą miarą i właściwą miarę rzeczy zna. Jeśli gdzieś ja jestem tym, który ustanawia porządek, ten, który wybiera rzeczy ważne i mniej ważne jako moje, tak jak ja tylko bym chciał, to wówczas Panu Bogu oddajemy miejsce niższe, nie to, które jest mu należne. To jest klucz, rdzeń do zrozumienia grzechu i naszego nieposłuszeństwa. I o tym dzisiaj będziemy mówić z Krzysztofem na konferencji po mszy świętej i będziemy mówili, jaka jest Boża odpowiedź na tą naszą niewdzięczność i brak czci. Amen.